Gang nastoletnich dziewczyn demoluje supermarket. W zeszły poniedziałek kilka nastolatek zostało aresztowanych za kradzież z tego sklepu. Więc po kilku dniach wróciły i szukały zemsty. Zaczęły zrzucać towary z półek i wypijać alkohol z butelek. Olej, który rozlały na ziemi, kosztował starszego mężczyznę zdrowie, kiedy poślizgnął się na nim i odniósł kontuzję. Kierownik sklepu starał się zatrzymać wandali, ale został uderzony w twarz. Dwóch policjantów ucierpiało podczas próby aresztowania agresywnych nastolatków. Jedna z dziewczyn starała się uciec, ale została zatrzymana. Piątka nastolatków stanie przed sądem za akt wandalizmu, jakiego się dopuściła, i będzie musiała też pokryć koszty zniszczenia towarów, które oszacowano na kilka tysięcy dolarów.